Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z Agents of Mayhem. I słuchajcie, od razu odpalamy sobie jakąś operację, zobaczmy jakie są misje. Operacja zesłani z nieba, ulewa. Natomiast mamy też różne operacje dla naszych agentów, również takie, gdzie mamy odblokować jakiegoś agenta. No i nie mam tych teleporterów odblokowanych, nie wiem jak je znaleźć. I co jest w ogóle? Tu już budzik? Cholera jasna. Ech, czasu tak mało. Operacja zesłani z nieba. Jak będę ją robił, kurczę, nie wiem, czy mi starczy czasu. Może spróbujmy zrobić coś innego w takim razie. Skórka broni, coś tam. Ciekawe mnie, jakbym taką operację właśnie robił. Personalną dla danej postaci. Czy lepiej sobie jednak odblokować kogoś? Tu mamy przebicie... Czaszki, to przebicie skóry, tak? Niszczyciel. A, tu już mam nie rozpisane, no tak. Informacje dotyczące agenta. No, zobaczmy. Okej, okay, taki standardowy karabinek. Okej, okay, przeciwnicy zaczynają tańczyć, jeżeli używam Mayhemu. Okej, okay, ciekawa rozpierducha i z pistoletem chodzi. Można by spróbować jego wziąć. Wybierzmy sobie tą akcję, tą operację. Zostajemy na razie z tym zestawem, który mamy. No fajnie będzie też, wiecie, odblokować jednakowoż agentów i sobie ich tam szkolić różnie. Dalej mam zalecany tutaj, ale już trudno. No i używamy. Nic więcej tutaj nie wymyślę. Zwłaszcza, że tych agentów można i tak modyfikować w dowolnym momencie praktycznie. No chyba tak, no. Więc nie ma jakby problemu. No, za to Hollywood ma tutaj odblokowaną tą jakąś tam technologię Legionu, znaczy jedną znalezioną i w sumie jak zdobędzie następny poziom, to będziemy mogli mu tą technologię zaaplikować, co będzie dosyć fajne na 9 poziomie. No mam teraz rozstrzał tych poziomów, ale no chyba o to w tym mniej więcej chodzi, żeby właśnie zmieniać tych agentów nie tylko podczas już walki, ale właśnie w bazie. Później będziemy sobie innych też szkolić. Dobra. Gdzie mam jechać? Tam mam jechać. No to sobie weźmy samochodzik. Jak tu się biegało? W ten sposób. Dobra. No halo. O. W drugą stronę mi każe jechać. No trudno. Dobra, dobra, dobra. Czyli tędy mniej więcej. Niech będzie. Fajnie by było też mieć jakieś inne samochody, chociaż to nie jest zajebiste, ale no i tak fajnie by było odblokować jakieś pozostałe. Reklama nie interesuje nas. Okej, dobra. Tak, tak, tak. Zostań dokładnie tutaj. No i mamy. Operacja ból istnienia. Śledztwo specjalne szefu. Okej, okay, no więc na początek musimy odnaleźć gościa, a później nim zagrać. Dobra, weźmiemy sobie przy okazji, jak już tu jesteśmy, to właśnie... Pozwiedzamy. Kryształ ciemnej materii mam 10 na 10, więc mam kolejny rdzeń ulepszenia. Bardzo mi miło w takim razie. Idziemy dalej. Ale coś tu gdzieś znajdę. Jeszcze. Czy nie? Mamy kawałek w sumie do tego naszego gościa. Tu nic nie widzę. No niby jak zrobię tak, to co mi pokazuje? Aha, że tędy wyjadę na górę. No tam też coś jest. Dobra, ale kurczę, walić to. Idźmy w takim razie. Tylko trochę dupa. Tutaj musiałem podjechać, żeby wziąć misję, a w tym momencie... A w tym momencie zasadniczo to... Gdzie ten samochód? Jesus. To i tak muszę przejechać drugie tyle w drugą stronę. Więc na co to było? Just a scratch. Dobra, ciśniemy. O, idealnie, proszę bardzo. Kurwa, wybuchło nawet.
To jest jakieś wielkie koło, też ciekawe. To być pojazd dla Rapid. W sensie to jest nasza misja teraz, tak? No niech będzie. Teraz dostań się do miejsca zrzutu. Okej, ktoś tutaj chyba nas będzie atakował, widzę. Mamy raczej powolny ten pojazd. Co to za koło wielkie tutaj w tym Seulu? Jakiś pomnik czy co? Siema. Dobra, daleko to i tak nie mieliśmy. I w sumie wróciliśmy do punktu wyjścia. Aktywność ukończona. Świetnie, bardzo mnie to cieszy, ale... Aha, okej. Okej, więc robimy małe aktywności dla tego gościa. Yeti to musieliśmy uwolnić, kurwa, z niewoli. Czy zinfiltrować bazę i w sumie Yeti się wtedy sam uwolnił. A tutaj robimy jakieś pomniejsze aktywności dla gościa. To też w sumie mi odpowiada. On dużo się nie namęczymy. Tu mamy, o właśnie, kryształ kolejny. Tutaj znowu mamy jakąś skrzyneczkę. Plan pojazdu, świetnie. I odblokowałem samochód, słuchajcie. O, i agencja poziom 8, bardzo mnie to cieszy. Tu kolejny kryształek. Tego mamy sporo tutaj w sumie, to... No tak teraz pozbieram, jak tak idę, ale zasadniczo przydałoby się tu zrobić tournée po tym mieście i pozbierać to wszystko. Ciekawe, czy są jakieś mapy do odblokowania. O, popatrzcie, kolejny kryształek. Interakcja tu jest jakaś. Teraz wejdziesz do tej krywki Legionu, stracisz wszystkie postępy bieżącej misji. Anuluj. Okej, dobrze, że przynajmniej teraz informuję, że hej, jak tu wejdziesz, to wszystko spoko, bo możesz sobie odblokować krywkę Legionu, ale... Stracisz postęp. Kurwa, te świnie mogłyby się zamknąć na chwilę. Tam cały czas, widzę, się przekomarzają. No, come on. Nie rób tego. O, dobra. Tam widzę, jest jeszcze jeden kryształ. Kurde, sporo tego tutaj jest. A wiecie, no rdzenie z tego dostanę, więc to są takie perma ulepszenia do agentów. Tu następny. Jesus, tu jest jakiś taki szlak, który można by pójść i pozbierać wszystkie. Cieszy mnie to. Siema, chłopaki. Może warto coś pozmieniać. No już jest w rozgrywce. Dobra, dawaj teraz tego. Bardzo ładnie. No i świetnie. Aktywność ukończona. O Jezus Maria. Klatki pospadały. Co? Kingpin? Pat's mother's uncle's podiatrist kid. It will be okay. I will get Pat back. No dobra. Czekajcie, bo tu Kingpin, a w ogóle ten głos tego gościa, wiecie, z nim mi się kojarzy. W sensie tego, z którym teraz gadam. Z nowym Spider-Manem. I tak w sumie śmiesznie, a tu mówi Kingpin, znaczy to, że szefu Kingpin, ale... Czyli ten Kingpin to będzie nasz... To jest ten szefu, ta postać, którą mamy odblokować, tak? Weźmy na razie sobie tego gościa. Z powrotem. Ile was tu jeszcze będzie? Cie, kurwa. A uczcie, nie zauważyłem tego, że mi tak życie spadło. Dobra, weźmy to, zróbmy w ten sposób i myślę, że stąd spierdzielajmy. Ewentualnie właśnie możemy w ten sposób zrobić. No, fuck. Jedź, kurde! Dobra, widziałem, że jakoś gdzieś tu nam zaraz pokaże właściwą ścieżkę. No i już jedziemy normalnie. Nie było sensu w sumie walczyć z tymi przeciwnikami.
Dobra, i to będzie gdzieś tutaj. Tutaj, dobra. To wysiadka. Nie, ona przeskakuje, ale może się za to wspinać fajnie. Kurwa, no. To jest wkurzające właśnie, że się tak zawieszają na tych krawędziach. Dobra, dawaj tego. Ty gnoju. Wziął i spadł, no. Dobra, mamy kolejny kryształek jeszcze. I z tym musimy coś zrobić. A, zniszcz bombę. Aha, dobra, już pamiętam, jak to było. Aktywność ukończona. All the way to my uncle's first foot beauty contest. Those were the days. Foot beauty contest? Co, kurwa? Those really exist? Hells yeah. Where do you think I got my love of shoes from? Super. Okej. Okay. Konkurs na piękne stopy. No ciekawe. Dobra. To ukończono. Jej. No i w sumie... Tak, najwięcej punktów doświadczenia dostał Yeti, dlatego że ma najniższy level. Co jest fajne w sumie, bo... Czyli warto robić nawet coś takiego, żeby wyćwiczyć na przykład jeden team na wysoki poziom. Bo tutaj widzę, że za każdym razem postać z najniższym levelem dostaje 1500 punktów doświadczenia. A wszyscy dostają więcej, w zależności od levelu. Czyli warto byłoby na przykład mieć jedną postać na przykład na jakimś 15, 20 levelu. No może 20 nie, bo to bez sensu, ale powiedzmy, że 15 level. A resztę mieć na niskich levelach, wtedy ta postać na 15 dostaje 1500 expa, czyli tą minimalkę, a cała reszta dostaje w chuj więcej, mam nadzieję. Dobra, tu jakieś nowe gadżety, mniejsza z tym. Nagrodę zebrane, troszkę kasy, wiadomo, wydałem na swoją bazę. Okej, teraz możemy iść na misję do tego gościa. O, widzę, że kolejny kryształ. Jest ich tu 3, naprawdę? Jesus, pozbierajmy to w takim razie. O, cię w dupę! Nie o to chodziło. Kurde, jakim cudem mogłem tak bardzo nie trafić? Fuck, nie mogę tam teraz wejść? Muszę tu jakoś wejść. No, czekajcie, może tutaj. Nic nie widzę. Kurwa, nic absolutnie nie widzę. Jak ja mam tam wejść? Jak ja mam tam... Teraz cholipka jasna wejść. Może tędy? O, bardzo ładnie. Okej. Okay. Teraz się zmienimy na tego. Nie, tego, tego. O, właśnie. Bo to mi się najlepiej naszuje. O, właśnie. Ja chciałem tak, wiecie, wycelować, żeby tutaj wpaść na ten... O, właśnie tutaj. I przez to tylko zrąbałem sprawę. To jest jeden, to jest drugi. No i tutaj, słuchajcie, mamy zaraz trzeci. No przecież to jest niesamowite. Czy ja tu nie byłem już na jakiejś misji? Chyba nie. Gdzie jest ten trzeci? Widziałem go wcześniej, a teraz go nie widzę. Spróbujmy wyjść do góry. No tak mi się wydaje, że to była ta wieża z tym jakimś tam generatorem, jądrem czy czymś tam. Przecież widziałem tu trzeci kryształ, no chyba mi się nie przewidziało, że to tylko lampka czerwona, nie? No stamtąd go widziałem. No chyba mi się nie, kurwa, przewidziało. Wiem, że był wyżej. Teraz nie widzę. Nie wiem, czemu to w ogóle hakuje. Aha, dostałem doświadczenie, no spoko. Ej, kurde, nie ma tego tu, no. Nie ogarniam. Przecież widziałem to. Dobra, no trudno. Nie ma to nie ma. Może coś mi się przewidziało. Tam widzę następny. To po niego pójdę i wtedy będę miał już dwa rdzenie. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, kurwa. Za dużo tego. Dawaj, dawaj, dawaj. Idźmy do tego gościa. No właśnie, mam kolejny... Kolejny rdzeń do ulepszenia ludzi. Które mamy w ogóle godzinę? No dobra, jeszcze damy radę. Operacja ból istnienia. Niech będzie. Niechaj i tak będzie. Stillwater.
The Vice Kings, West Side Rollers, and Los Carnales have been fighting for years, but I knew I had what it took to get the job done. We all wanted the same things, and we had a better chance at getting them if we worked together. Figured making them a deal was worth a shot. And I was right. Okay. We had it all. Nobody was making us scared to walk the streets. Jak ramionami przebierają. The Ministry of Gluttony invaded. Probably thought we were easy targets. Instead, they ran right into a united front. Hihihi. No ładnie. Kurwa, jaka masakra, jaka rzeź. Turns out Persephone remembered me when she decided to start saving the world. Guess I made an impression. And hey, I'm always looking to grow my brand. Więc to jest ten Kingpin. Czyli taki ziomek, który trzęsie całym miastem. Yo, kurde, gangi. Royal Pain? Aha, że, no było coś tam tego, nie? Że... Okej, okay, dobra, no i mamy tego nowego ziomka. Jakie śmieszne. Well, in general, I tried to discourage our agents from making too much of a spectacle of themselves. Ha! Don't listen to her, Kingpin. These days, you've got to be your own promoter. Here, I put one of my favorite hotspots on your map. Hollywood, would you kindly not interfere? Speaking of promoting yourself, Friday, your online brand could really use some work. Thanks. I'll keep it in mind. Kingpin, I seem to be short a few firearms. Might you be knowing where they ran off to? Yo, I thought they was just up for grabs, no? No. You see, we have a strict check-in, check-out procedure here. If you don't follow the procedure, the result is complete bloody chaos! We also have a marksmanship training course for each individual weapon. Oj tam, oj tam. You think it's all pull the trigger, kill the body. But there's more to it than... Hey man, I'll take the class later. I'm kinda in the field at the moment. Speaking of liabilities, Claymore, I'd be careful what you share on FaceSpace. I mean... Hollywood, cut it out. No okej, okay. Pistolet maszynowy, samopowtarzalny pistolet. Dobra, ciągły ogień, świetnie. No to idźmy ich zapierdzielmy. Siema chłopaki. No, kurwa, mocne to. Czy oni są słabi? Może oni są po prostu słabi. Ja mam strasznie mało życia faktycznie. Okej, okay, tu jakiś hajs. Dobra, to było proste. Okej. Okay. Jakąś bombkę rzuca po prostu. Dobra, cio, Claymore, kurwa, zamknij się. Się zastanawiam, kim on w ogóle jest. A to jest po prostu jakiś ten. No, gość od broni u nas w Mayhem, tak? Oni są wszyscy tak banalni. W sensie są. Strasznie mało życie mają. O, i nawet znaczek dostałem, świetnie, Mayhem przygotowane. No to możemy sobie w sumie odpalić. I wszyscy będą po prostu tańczyć? Autentycznie, kurwa, będą tańczyć. Niesamowite. Są ogłuszeni i tańczą. W tej strefie wyznaczonej. No to tyle. It's positively swarming with Leech. He's on his way there now, isn't he? Of course he is. He'd be a fool not to. Everyone in the vicinity with a phone is totally gonna put it up on Instablam. Instablam, kurwa. Z Instagramu jest Instablam, co? Czekajcie, tam coś jest. Kojarzę takie skrzynki. U mnie to jest specjalna maszyna do zabijania. Dobra, dobra, kurde, no już. Looks like Legion's up to their typical Legion. Nie. To jest krywka Legionu. Ja chcę jednakowoż mieć tą misję zrobioną. I co to tam robi? Czekajcie, tutaj gdzieś coś takiego było. Misja oddział ekwipunek. Sterowanie rozpocznij. Ukasę. Efektach statusu? Nie, tutaj byli. Dobra, jebać, nieważne. Umiejętność specjalna, no wezmę sobie to. Jest to jakaś bombka?
Czemu teraz nic nie zrobiła wcześniej tak? Nie wiem, nie trafiłem za daleko od nich czy coś. Mniejsza z tym. Pozabijani. Ciśniemy. O, jest i skrzynka. Bardzo mnie to cieszy. Już lubię tego ziomka. No, proszę bardzo. Jeszcze mamy jeszcze kawałeczek kryształu. Gdzie te kurwa gnojki są? Tam jest jeszcze następny kryształ. Może tego jest tak dużo tutaj. Aż żal nie zbierać, nie? To oznacza kolejne rdzenie, więc kolejne ulepszenia do postaci tak naprawdę. Dawaj, kurde ich. Przestawiam po 200 życia, to nie jest zbyt dużo, mam wrażenie. Okej, okay, no i proszę bardzo, poszła bombka w dobre miejsce i nie żyją. Mnie to tam cieszy. Kolejny znaczek mamy, kolejny mayhem się można odpalić, ale trochę chyba za późno. Gość se wyrzuca broń po prostu w momencie, kiedy mu się skończy. Też mi się to podoba. Dobra. Hey Friday, where else shouldn't I go? Friday's not here. It's just you and me, big guy. Oh, cool. Now, I have it on good authority that Legion is hosting a little rooftop party. Mm-hmm. The creme de la creme of Seoul's gonna be there. I'm talking K-pop singers, K-drama stars, e-sports champions. Anyway, it's on your map. You can thank me later. No dobra, to ciśniemy na imprezę. Gdzie ja kurwa wjechałem? Nie! Czemu tu nie ma ulicy? Przed chwilą wjechałem drogą! Co się stało? Czemu nie mogłeś wyjechać poza tą barierkę? O, nareszcie, dobra, super, uff. Ciśnijmy w takim razie. Bo mi dużo czasu też nie zostało. Mam nadzieję, że ta impreza będzie już ostatnia. Powinna być. Już się nigdzie absolutnie nie zatrzymuję. Jadę za mapą i tyle. Też tu to można było skrótem przejechać, no już mniejsza. Tam jest jakaś wieża, ale jebać ją. Tu jest wizja jakaś misja. Nie wiem, czy fabularna, czy nie. Ale my mamy się udać tutaj. To jest misja chyba dla Yetiego? Tak mi się wydaje. Tak przynajmniej jest zaznaczona. Okej, okay, znowu mamy to. Siema chłopaki. Czemu wszyscy giną? Umiejętność Mayhemu, wiem na czym polega, spoko. O! Your mama! Trochę ich mało, więc dlatego troszeczkę szkoda mi Mayhemu używać. Poczekaj, aż przybędą następni. No trochę bez sens, nic tu nie ma. Nie są przeciwnicy, kurwa. O, pięknie przyjebałem jej. Dobra, dawać mayhem. Będzie śmiesznie. No i wszyscy muszą tańczyć. Zajebiście. Plus jeszcze coś spada z nieba, więc przypuszczam, że to jest tak jak u Hollywooda, czyli są wybuchy. W dodatku. No okej. Okay. Tych mamy rozwalone. Szkoda, że tak falami przybywają. Tu gdzieś ktoś był? O. Dobra. Następni. Gdzie żona jest? Zresztą te wybuchy to chyba nie są moje. Coś mi się tak wydaje. No dobra.
A nie, umiejętności specjalne jeszcze. No, pozbieramy hajsiwo, bo tego tutaj jest naprawdę sporo teraz. Jeszcze coś tu jest. Co to za ludzie? Wybuchający ludzie. Co z nimi było nie tak? Jak można tak wybuchać? Kurwa, dużo ich jeszcze przyjdzie. Teraz by się ten mayhem przydał. A, proszę bardzo. No ich ładnie porozrzucało. I mayhem gotowe, ale przeciwników już nie ma. Co więc, tylko wybuchający ludzie są. Nic więcej. No i ten gnojek. Dobra, to nie będzie trudne. No i do widzenia panu. Zbieramy tylko hajsiwo. No i proszę bardzo, jakieś dane wywiadowcze jeszcze zdobyłem. Facebase. You both had your fun then? Actually, no. I'm starting to think I need to re-examine my whole social media strategy. Jezus Maria. We need to discuss proper weapons procedure. Also, why it's generally not a good practice to inflame street wars. Hollywood, we'll... Never mind. Maybe I need more pictures of me with dogs. Tak, na pewno. Zamiast kotów to psy. No i misja wykonana. Bardzo mnie to cieszy, bo... Jest idealny moment na to, żeby skończyć odcinek i iść do pracy. Cholera jasna, to nagrywanie przed robotą. Okej, dostał trzeci poziom. Jej, super, bardzo mnie to cieszy. Nowy agent, szef odblokowano, nowy garze też mu odblokowałem. Gotówka dostana. Sporo tej gotówki, bo przed chwilą, po poprzedniej misji miałem jakieś 32 tysiące, teraz mam 41. Dużo hejsiwa zdobyłem. Bardzo mnie to cieszy. No i okej, no i znowu jesteśmy tutaj. W takim razie tyle w tym odcinku, dzięki wam serdecznie za oglądanie. No niestety misja dla każdego, znaczy misja pozyskania agenta to jest zawsze po prostu jeden odcinek, więc no niestety musimy tak sobie z tym, a szlag, nie o to mi chodziło, jak się to odpala. To jest skaner tylko. Skaner mnie nie interesuje. Tak się odpalało, o właśnie, oddział, ekwipunek, misje. A, stąd mogę też sobie brać misję, to jest spoko. Czy ja tu widziałem GAT? O, jest, operacja Dobry Glina, Bot Glina. I to jest do odblokowania właśnie GATA z Saints Row. W sumie nie głupi pomysł, żeby tak zrobić. Chciałem teraz jeszcze dwie postacie do odblokowania. A reszta to są... Aha, i tutaj jakieś skórki je po prostu dostaje. Placówka Legionu, działo lodowe. Dobra, to jest... No jest tego... O kurwa, jest tego sporo. Shit. Kontrakty, operacja. No i zobaczymy, co w następnym zrobimy następnym razem, czy nie wiem, czy jakieś, znowu jakieś operacje dla tych agentów, może kogoś odblokujemy. Zobaczymy. No w każdym razie to tyle. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się, pamiętajcie o komentarzach i ocenach. Cześć!